Już za miesiąc rusza program 500+ dla rodzin. Samorządy w całej Polsce szykują się do tego zadania, tak by już od 1 dnia kwietnia rodzice mogli składać wnioski. Nie inaczej jest w Czerwiące-Leszczynach. Tutaj na terenie rozległej gminy działać będzie w początkowym okresie aż 10 punktów, gdzie przyjmować mają urzędnicy nawet w sobotę. A nowym świadczeniem objęte w gminie ma być nawet blisko 3000 rodzin. Już tylko miesiąc został do rozpoczęcia programu 500+. Skorzystają na nim zapewne wszystkie rodziny, a zwłaszcza te, które mają dwoje i więcej dzieci. A za to samorządy w całym kraju dwoją się i troją, przygotowując się na przyjęcie wniosków. Nie inaczej jest też w Czerwiące-Leszczynach. Już odbywają się szkolenia dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków i wypłacanie świadczeń. Jak szacują urzędnicy, świadczenia te obejmą od 2,5 do 3 tysięcy rodzin. By jednak uniknąć natłoku i kolejek rodziców w Urzędzie Miasta i Gminy, włodarze wpadli na pewien praktyczny pomysł. Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny jest rozległa, dlatego postanowiliśmy uruchomić aż 10 punktów w początkowym etapie trwania tego programu, w których to punktach mieszkańcy będą mogli składać wnioski. Wszędzie więc tam, gdzie była możliwość, uruchomiono punkty. Będą więc one we wszystkich sołectwach oraz w dzielnicach Dębińsko, Czerwionka i Leszczyny, gdzie będą nawet dwa takie punkty. Łącznie ma być 10 takich miejsc. 1 i 2 kwietnia, 2 kwietnia to sobota, w godzinach od 9 do 17 nasi pracownicy będą dyżurować i przyjmować wnioski. W niedzielę nie pracujemy, ale w kolejnym tygodniu, znowu od poniedziałku do soboty, będziemy pracować i przyjmować wnioski. Od 11 kwietnia zaś wnioski będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwiące-Leszczynach przy ulicy Wolności. By usprawnić przyjmowanie wniosków, zatrudnione mają być 3 osoby ze stażu. W tym zakresie szkoli się także część pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 3 Maja 36B będzie pracowała osoba, która będzie się zajmowała obsługą osób niesłyszących. Będzie tam prowadzona obsługa w języku migowym. Wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną, a wszystkie informacje znajdą się na stronie urzędu i na czerwińskim Facebooku. Dodajmy, że dzięki rządowemu programowi rodziny bez względu na dochody otrzymają 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a mniej zamożne również na pierwsze. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.